Chodzi o to, że Bóg, On chce dla człowieka dobrze, bo to jest dobry Bóg. To jest dobry Bóg. I o ile nie masz daru celibatu, a nie wiem, kto z was ma tam celibatu, czy... Ja w swoim życiu raz miałem przez 2 lata dar celibatu. Tak to się... Tak. Było takie coś w moim życiu. Było to wtedy, kiedy siedziałem w więzieniu. Byliśmy z dala od siebie, nie mieliśmy w ogóle widzeń. Ja z dnia na dzień po prostu obudziłem się rano i w mojej głowie były zablokowane pewne formy uczuć. To też miało wpływ na moje ciało, które nie posiadało żadnych fizycznych pragnień w stosunku do kobiety. Ja w tym stanie byłem przez 2 lata. Przez 2 lata nie posiadałem odczuć posiadania. Ja miałem żonę, miałem dziecko, ale w ogóle nie tęskniłem, w ogóle nie odczuwałem potrzeby bycia z żoną. To jest dar celibatu. Celibat to nie jest wstrzymywanie się od czegokolwiek, bo to jest głupota. Celibat jest nadprzyrodzonym zjawiskiem, które pochodzi od Boga i ma określony cel. Dlatego też chcę rozczarować wszystkich z was, którzy może myśleliście, że macie dar celibatu. Jeżeli nie miałeś zablokowanych funkcji emocjonalnych i funkcji fizycznych, tak, to nie jest to żaden dar. Po prostu cierpiałeś sobie bez męża i żony. Tak? Z różnych przyczyn. Natomiast jeżeli nie masz daru celibatu, to Bóg swoje dobro w twoim życiu chce zamanifestować przez męża czy żonę. Czego Bóg chce. I te świadectwa, one pokazują pewien szereg ciekawych rzeczy. Będziecie chcieli, będziecie też sobie mogli pogadać, czy jakoś z ludźmi. Natomiast chcę, żebyście zwrócili uwagę na kilka rzeczy. Tak? Pierwsza rzecz to jest taka, że ci ludzie, jak słyszeliście, to ludzie królestwa. Czyli najpierw co robili? To szukali czego? Królestwa Bożego. Cały czas. Szukali Królestwa Bożego ci ludzie. Szukali Królestwa Bożego. I wiecie co? Ja, kiedy sięgam pamięcią i przyglądam się w ogóle na moją usługę ludziom, to widzę, że trwałe małżeństwa, silne trwałe małżeństwa, to są małżeństwa ludzi, którzy zanim szukali siebie nawzajem, to szukali Królestwa Bożego. No i ten mąż czy żona pojawili się w życiu ich. Dlaczego? Ponieważ oni byli skupieni na szukaniu i szerzeniu Królestwa Bożego. To jest taka bardzo fajna wieść. Że najpierw, zanim szukamy czegoś innego, tak, to jesteśmy ludźmi rozkochanymi w Chrystusie i chcemy szerzyć Jego Królestwo. Moja żona kiedyś powiedziała ważną kwestię. Nasze małżeństwo jest szczęśliwe dlatego, że kocham Chrystusa bardziej niż Artura. I wiecie, kiedy małżeństwo jest szczęśliwe? Kiedy obydwoje małżonków kochają Chrystusa bardziej niż siebie nawzajem. To jest fajna sprawa. Taki w ogóle początek całego cyklu. Druga rzecz to jest taka, że to, co zauważycie w tych świadectwach, to jest to, że ludzie szukali w kościele, tak? I nawet jeśli spotykali się z ludźmi ze świata, to wedle ich świadectw to wszystko było niepełne, tak? I to wszystko nie miało większego sensu. Widzimy Beatę, która ewangelizuje człowieka. Człowiek staje się jej mężem. Ja osobiście znam pastora, który ma 3 córki i syna. I dziewczyny długo nie miały mężów. Modliły się, trwały w wierze. Trzecia z nich chyba nadal jeszcze się modli. Natomiast 2 z nich po prostu zewangelizowały sobie swoich mężów. Przyprowadziły ich do Jezusa, tak?
Chłopaki przyszli do kościoła, ich ojciec ich ochrzcił, zostali wypełnieni Duchem Świętym, tak? A potem ożenili się. W jednej z tych par dawałem ślub. Tak? Rozumiecie, jak to wygląda? Więc gdzie wedle tych świadectw i wedle tego, co teraz mówię, i wedle Biblii szukamy męża czy żony? W kościele, nie w świecie. W kościele, nie w świecie. Jeśli jesteśmy w świecie, to ewangelizujemy ludzi. Jak zewangelizujemy kogoś, tak? To potem ten ktoś może zaistnieć w naszym życiu jako mąż czy żona. To jest bardzo ważna sprawa. Ja zawsze na to uczulam. Wiecie, wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Wiecie o tym? Wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Kiedyś na przykład Bóg to powiedział do ludzi, że się wszystko rozwija według swojego rodzaju i żeby na przykład nie krzyżować zwierząt. Tak Bóg nauczał. Tak mówił do Żydów. Chcieli być mądrzejsi. Wzięli konia i skrzyżowali z osłem. I wyszedł im muł. Wszystko było dobrze, tylko był bezpłodny. Zawsze coś nawala, jak się robi krzyżówkę. Rozumiesz? Zawsze coś nawala. I precedensy, które są w Biblii pod tytułem, że jakiś tam prorok Ozeasz wziął sobie prostytutkę, bo tak mu kazał Bóg, tak? To nie są rzeczy, na których budujemy, tak? I które nie są dla nas żadną wykładnią. Szukamy w Kościele. Stąd między innymi takie spotkanie jak dzisiaj. W Królestwie Bożym szukamy. I Kościół jest odpowiedzią na wszystkie twoje potrzeby. Również na potrzeby męża czy żony. W Kościele znajdziesz męża czy żonę. Według swojego rodzaju. Trzecią rzecz, którą zauważyliście w tych świadectwach pewnie, to jest to, że ci ludzie wierzyli w to, że Bóg ich wyswata. I tu się zaczyna w ogóle ciekawa historia, bo wy też wierzycie, że Bóg was wyswata. Tylko, że chcę, żebyście zwrócili uwagę, że to były tak bardzo różne rzeczy. Różne. Różne. I gdybyśmy dalej wydążyli przykłady, byśmy widzieli jeszcze różniejsze rzeczy. Czyli te objawienie to jest rzecz bardzo, bardzo subiektywna. I nie można myśleć sobie w ten sposób, że ja teraz będę też czekała 20 lat, aż w mojej głowie zaskoczy coś i już nie. Nie. I to, co teraz powiem, jest związane z czwartą rzeczą, którą słyszeliście od tego, czyli pojawia się miłość. Przyjaciele, objawienie co do męża i żony najczęściej, tak, owocuje miłością do drugiej osoby. Czyli szukam Królestwa Bożego, tak, wierzę o męża i żonę, tak, otwieram się, chcę mieć męża czy żonę, zależy mi na tym, prawda? I teraz ja, będąc w tym stanie, nie boję się zakochać. Wiecie, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żebyśmy też dzisiejszego dnia przeszli pewną granicę w swoich głowach. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że nie wolno bać się wam zakochać. Szukając Królestwa Bożego, wierząc, że Bóg was wyswata, w ogóle nie bójcie się zakochać. Pojawia się tutaj jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Aspekt taki, o którym wspominał na przykład Łukasz, że wiele zaburzeń wcześniejszych na przykład było. Zresztą inni też o tym mówili. Bo teraz rodzą się pytania, jak to? No skąd ja będę wiedział, czy to jest objawienie od Boga? Może ja kocham samymi emocjami? Może to jest takie... Ja ci coś powiem. Nikt do końca tego nie sprawdzi w twoim życiu. I ty też sam tego nie sprawdzisz. Bo tyle nas tutaj jest, tyle zaburzeń. Wszyscy jesteśmy zaburzeni tylko w różnym stopniu. O sorry, bo taka jest prawda. Przyjaciel, z czego ja wychodzę? No tak. Nie ma ludzi normalnych, a w kościele tym bardziej. Przecież bądźmy pragmatykami, ja tyle lat nie próbuję ludzi, bo przecież rozumiecie? Ja nie spotkałem, w zasadzie nie spotkałem takiego normalnego chrześcijanina. Ja nie mówię, że tam zaraz chodzi głowa, kulatna i pluje za siebie, to nie ma. Ja nie mówię o tej formie, ale zasadniczo spotykam nienormalnych. Ja mam jednego normalnego Jezusa znam.
Jeden bez zaburzeń. Ja nie znam innego. I wiesz, arogancją by było powiedzieć, bo ja nie mam zaburzeń. Ja nie wiem, że nie masz zaburzeń. Znaczy ja wiem, że masz, tylko nie wiem ile. W związku z tym też my nie wiemy, tak naprawdę nie możemy postawić diagnozy, nie możemy powiedzieć, na pewno ja się nie pomylę. Ty w ogóle musisz zrozumieć, że idąc w miłość, istnieje coś takiego, że musisz ryzykować. Są pewne informacje dla nas ważne, pokój, który zaczyna towarzyszyć temu, wewnętrzne przekonanie, prawda? Ale na przykład to są już też rzeczy związane z tym, że jakieś zdjęliśmy zewnętrzne, takie najgrubsze elementy zaburzeń, bo wtedy możemy odebrać te rzeczy, prawda? Ale nie bójmy się zaryzykować. To nie polega rzecz na tym, że od razu rzucamy się w sobie w ramiona, ty byś mój chłop, ty byś moja baba, proszę ciebie, sekula, sekulorum, dziękuję uprzejmie. To niespokojnie. To nie. Ale ja patrzę w swojego ducha. Ja patrzę w swojego ducha, tak? I ja wiem, że zagra we mnie coś. Patrzę na tego człowieka, okej. Okay. Może to nie jest John Wayne. Okej. Okay. Ale ja też nie jestem Cindy Crawford. Rozumiesz, wiesz, kieszę się już kolego, nie? Ale coś zagrało we mnie, jakiś pokój powstał, jakieś przekonanie wewnętrzne i teraz co? Okej, okay, idę z nim porozmawiam. Chrześcijanie się boją podrywać nawzajem. Myślę, że to świat się podrywa, jak chrześcijanie co robią, powiedzmy. Mnie nie wyjaśnię, bo to jest dla mnie bardzo ciekawa historia. Jeśli w Google wejdziesz, zobaczysz na tej Wikipedii, to jest podrywanie pre ciebie, tak? To jest szereg działań różnego rodzaju, tak? Uwolnione w stosunku do drugiej osoby w celu nawiązania relacji. Wikipedia. To na to spadła. Człowieku, to Wikipedia na to spadła. To się podryw nazywa. Chrześcijanie się muszą umieć podrywać. Ja nie rozumiem, jak zrozumcie, chcę, żebyście zobaczyli tą bardzo ważną rzecz. Jesteś narodzony z Bożego Ducha. W ogóle nie bój się być człowiekiem. W ogóle człowiekiem się nie bój być. To taka ważna informacja. Nie bój się być człowiekiem. Jezus jest nazywany Synem Człowieczym. On się nie bał być człowiekiem. Wyrzekł się bóstwa. Okay? Nie bój się też, że się pomylisz. A nawet jak się pomylisz, to co się stanie? No co, a teraz spójrz na to. Krew Jezusa wciąż jest taka sama, tak? Stawia się za nami w niebie. No i co? Ile razy ty się dziennie mylisz w tych sprawach? I nie mów mi, bo małżeństwo to jest taka bardzo ważna. Ty w wielu innych sprawach o wiele ważniejszych też się mylisz. Jak ja patrzę, ile jest pomylonych chrześcijan, człowieku, rozmawiam z nimi, że ten się pomylił w tym, ten się pomylił w tym, ale i trwają tu 20 lat w pomyleniu na przykład. Człowiek jest w stanie iść do kościoła, gdzie głosi wieku od trumny, człowieku, rozumiesz? I on tam siedzi, przecież siebie się zastanawia, czy to jest od Pana to miejsce, czy to nie jest od Pana. Czy to od Pana zestarzał się, rozumiesz o co chodzi? Przyprowadził 6 osób do Jezusa, bo mu się przypadkiem nawinęły same, rozumiesz? Raz uzdrowił kogoś, bo ktoś na niego wpadł. Rozumiesz? I on tam się, czy to jest od Pana, czy nie od Pana? Wiesz o co chodzi? On tam siedzi 20. Przecież to jest pomyłka życiowa. Okej? Okay? No to ludzie, my musimy ryzykować. Musicie zamanifestować swoje człowieczeństwo wobec drugiego człowieka. Nie wolno wam się bać kochać. No kurczę, nie wolno się bać kochać. Nie wolno się bać kochać. Nawet jeżeli ty krzywo to zrobisz, to w ogóle powiedz, Boże, ty wiesz, ile krzywości we mnie. Ale w ogóle ja się nie boję pokochać, Boże, no ja muszę kochać w ogóle, bo nie będę kochał, się rozpadnę. Ty jesteś miłością, Panie mój. W ogóle my nie żyjemy w ogóle w takim systemie, rozumiesz, my nie żyjemy w systemie, że jak się pomylisz nawet w znalezieniu kogoś, to się świat zawali. Powiem ci dobrą nowinę. Nie zawali się. Będzie ci jeszcze lepszą taką nowinę, cudowną.
Małżeństwo w ogóle nie jest natury niebiańskiej. Bo Jezus powiedział, w niebie nie będą za mąż wychodzić i żenić się. W ogóle przestań. Małżeństwo jest natury ziemskiej. To na ziemi masz być szczęśliwym mężem, szczęśliwą żoną. To na ziemi, bo w niebie będziesz miał wywalone na to. Jest taki dowcip. Żona wcześniej tam umarła niż mąż, obydwoje narodzeni z Bożego Ducha. On tam umarł drugi, wchodzi do nieba. Ona tam go wita, kochany mój, rzuca się tam na niego. A on mówi, co mówi, czekałaś, ona, no co ty? On go tam całuje. Ale tęskniłaś drogę, no weź, przestań. Do czego tak nie całuję? On cię kocha w ogóle. Ale tam się nie tęskni. Tam się nie czeka na nikogo. Bo tam się nie wychodzi za mąż i nie żeni. Tam jest czysta miłość. A? Szok. Sadduceusze to kopali o Panie, bo jak oni przyszli do Jezusa tutaj z tematem, on mówi, błądzicie, bo nie znacie pism i mocy Bożej. W ogóle nie czajecie pasy, w ogóle nie wiecie, o co chodzi. Musisz ryzykować. A jeśli się boisz, że twoje uczucia będą zranione, to mam dla ciebie kolejną dobrą wiadomość. Pochodzi z wymiany krzyżowej. Prawda tak brzmi w ten sposób, że w ranach i siedzicach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Zranisz emocje, ci Bóg uzdrowi. Będziesz chcieć. Jak będziesz chcieć być chorym, to być chorym, to twój biznes, nie? Rozumiem. No w ogóle nie bójcie się. Nie bójcie się też zachowywać wobec ludzi ludzko. Nie można na przykład iść na randkę, twoje wierzące idzie na randkę, czytałaś może psalm 64? A ty wiesz na piśnie? Rozumiem. Trzeba być normalny. W ogóle wiecie, jak jest w ogóle potrzeba bycia normalnym? W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, macie taką potrzebę. W ogóle bycia normalnym i tak, żeby normalni ludzie was otaczali na przykład. Normalni ludzie. A nie ludzie z przyklejonym bananem, wiecie, wie? Hej bracie, wiemy, witaj bracie. Bracia Arturze, witaj. Halleluja. Halleluja. Dobra, proszę. Ja byłem w takich wariatkowach, człowieku kupę lat, rozumiesz, ja byłem razowym zielonoświątkowcem. Ja bym brudął pani, jak stara stodowa. Człowieku, ja znam to z autopsji wszystko. Witaj, bracie. Wytrwaj tylko. Rozumiesz mnie? Ale jestem tu, gdzie jest. Bo spotkałem prawdę w swoim życiu. Nie bój się kochać. Nie bój się w ogóle. Tak, masz różne doświadczenia. Nie bój się. Szukaj królestwa. Jako pierwszej rzeczy na świecie. Jako pierwszej rzeczy. Ja szukam królestwa. Rozumiesz? Zawsze szukałem królestwa. Chciałem się zagadnął mnie o żenie, jak ja bym w ogóle, jak ja poznałem Jezusa. My już byliśmy tyle lat ze sobą, nie byliśmy małżeństwa, mieliśmy już dziecko. A ja pamiętam, jak ja powiedziałem, Boże, jak ja w ogóle poszedłem w Jezusa, siedziałem w tej celi i mówię, wracam do domu, pakuję plecaczek i koniec. I będę chodził tak po ziemi. Rozumiesz? I tak myślę w ogóle, że jest Agata, że jest Wiktor, a ja w ogóle mówię, że ty w ogóle tu nie wprowadzisz mnie w ten cały układ małżeństwa, to ja nie biorę tego, nie biorę tego. Bo ja w ogóle nie wiem nic teraz. A wtedy byłem taki jeszcze człowieku prosty, wierzyłem w ogóle w proste rzeczy, tak? I dostałem słowo od Boga, wyszedłem, od razu poszedłem do Agaty, mówię, musimy się pobrać. On mówi, tyle lat, mówi, nie chciałeś się pobrać. Ja mówię, to trzeba się pobrać, bo to jest grzech. No grzech będzie, wtedy Pana Jezusa nie znał. Ale ja wiedziałem,
Aczkolwiek tego na tym nigdy nie można zbudować, tak? Bo ja nieraz słyszałem takie teksty. O, Bóg mi powiedział, że on będzie moim mężem. Mówię, on jest w Chrystusie. Nie, on nie jest, ale ja go przyprowadzę. Nie wiem, czy przyprowadzisz. Mówię, precedens, bo na precedensach się nie buduje. A? To nie tak. Szukaj królestwa. Bądź otwarty, otwarta na męża, żonę. Bądź. Pragnij. Nie bój się tego, co się w twojej głowie tam rodzi odnośnie tego planu. Lecz swoją duszę, to plan będzie krótszy. Wiesz, jaka jest fajna sprawa z planem? Im zdrowsza dusza, tym mniej wymagań. Im bardziej chora dusza, tym koniecznie muszą... Mi się podobało, bo tu nie ma dzisiaj Ewy, Łukasza żony. Ona właśnie, ona wspominała, że ona mówi, jak ona szukała męża, bo ona wrócona, ona szukała męża, miała wielki plan, ogromny plan taki. Tak? A im, ale przyszła do Boga z tym planem, ona mi to opowiadała, nie? Ona mi miała plan, że musi być wysoki brud. No tak, taki ma być. No nie, ale ona zaczęła przyjmować w ogóle Chrystusa coraz więcej, tak? To się okazało, że są też średniego wzrostu blondyni. Które są w ogóle niesamowicie fajni. To nie tylko są wysocy bruneci. Wiesz, o co chodzi? To można łatwiutko sobie wyciąć na przykład przed ciebie milion ludzi. Ten milion nie. A to w ogóle zdrowie duszy? To się w ogóle okazuje, że to poszerzamy się, powiększamy. I co? I trwamy sobie w wierze, tak? I nie boimy się oglądać, spotykać, umawiać na randki. Chrześcijanie się na randki powinni umawiać. Spotykać się, rozmawiać ze sobą i patrzeć, co się stanie w środku. Co wewnątrz po prostu powstanie. Nie bać się tego. Tak, ja wiem, że mogłem być poraniony. Ale stare przeminęło. Weź za mordę demony. Sprowadź pod nogę. Jesteś kobietą, nie myśl sobie, nie zrób tutaj kolejne zapory. Dobra, to czekam, aż on mnie tutaj poderwie. Ale Izajasz mówi o to, czy nie rzecz nową. Tak? Kobieta podrywa mężczyznę. On to podrywa, ty podrywa. Jest równouprawnienie. Duch nie ma płci. Duch nie ma płci! Jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz w ciele. Kobietą jesteś dopiero po drugie. Po pierwsze jesteś duchem. Po drugie jesteś kobietą. Oto prawda Boża. On nie jest taki proti ciebie wyrywny, ty bądź wyrywny. Bądź jak prawdziwa Izraelitka. Prawdziwa Izraelitka i pod pachę weźmie i przytuli, i kołek w głowę wbije. Musi też być sobą, normalnie się zachowywać, nie ubieraj się w takim, że na mnie patrzę, jak się dziewczyny ubiorą, ja mówię, ile ty się napracowałaś, żeby z siebie zrobić nikogo? Jak wiele trzeba, no bo okej, okay, no bo faceta to tak nie widać, ale kobieta w ogóle, ja mówię, ty powiedz, słyszałaś, mówię, że są inne barwy niż na przykład czerni. Tak? Cała czarna, ona jest. To ja mówię, gdzie cię w ogóle, jak cię złapać tutaj, w ogóle wierzę w to. Bo jeden. Jakiś taki pastor, taka przyszła kobieta do niego, żeby, on mówi, pastorze, ja mam depresję dłuższy czas. Co mam zrobić? On mówi, na początku się przebierz. W ogóle przebierz. Wyjdź do sklepu, kup sobie ubranie, jakieś kolorowe, jakieś kwiatek. I ty w ogóle weź. Zapomnij o beżu. W ogóle wiesz, odrzuć beż. Beż, zrób coś. Tak? Z tobą. Pokaż siebie. Wiecie, nam wmówiono, że my nie możemy na przykład być atrakcyjnymi ludźmi. I mówią, to ciało, ciało, mówię, ciało. Weź sobie jakąś taką książkę, tak, która pokazuje, jak wyglądały Izraelitki 2,5 tysiąca lat temu. Zobacz, że to ci oczy wyjdą z głowy. Tak? Człowieku, tu 3 kolczyki, tam 5 obrączek, rozumiesz? Kapeczki takie nosiły monetami złotymi obszyte. One całe po prostu były atrakcyjne. Dzisiejsza chrześcijanka, ona chodzi, chwała Bogu. Bracie,
Trzeba tylko facetowi lepiej rękę podać, bo ona mnie w domu zaraz... Mówię, mam wolną środek, rozmawiamy. To nie możemy takich rzeczy robić. Jesteś kobietą! Bądź kobietą! To nie chodzi, żeby pół nago latać, bo to nie w tym sprawa, to w świecie tak się nie lata. To w świecie trzeba być psychopatą, tak? A trzeba być normalnym, atrakcyjnym człowiekiem. Normalnym, atrakcyjnym człowiekiem, tak? Na chłopaków też patrzę, czasami, wiecie, my jak wyszedłem z więzienia, my nie mieliśmy pieniędzy, my się tylko w ciucholandach ubieraliśmy. Ja zawsze miałem super ciuchy, no. Z ciucholandów. A czasami ja patrzę na ludzi i mówię, coś ty zrobił, mówię, skąd ty wziąłeś tą rzecz? Przecież człowieku ubrania są po 4 zł za kilo. Mówię, człowieku, tylko wystarczy użyć w tych szmatach pogrzewać, normalnie ubranie wtedy bierzesz człowieku, tak? 15 zeta się odkupisz, człowieku, ty idziesz, rozumiesz, jak on, człowieku. A ty w ogóle co ty robisz, mówię, człowieku, że taki spodniak to przez to, że Presley chodził, mówię. Pomyliłem się, kiedyś stoi gość, tu w centrum Warszawy, wygląd. Taka krótka, czyli jego biodrówka, prędziepie, spodnie, prędziepie, rozszerzane na dole, takie dwie kieszenie, jak na przytwy, takie człowieku ci kitowcy nosili kiedyś, lekki obcas, wąs jak pedofil, i on stoi z Biblią i mówi o Jezusie. Ja się na niego spojrzałem, mówię, Chryste jedyny, czy to jeszcze nikt nie podejdzie? Ten facet się pomylił z epoką. Za gomułki się tak wyglądały, za gomułki. I warstwem spryskali brutalem, prędziepie, i teraz, co to jest? Ja naprawdę, jeszcze raz mówię, ja byłem w kościele zielonoświątkowym, ja się przyglądałem na tych ludzi, ja w ogóle też myślałem, że tak powinno być. Czy ludzie chodzili w garniturach sprzed 30 lat? Jak tu żyć? Jezus miał, proszę ciebie, taką katanę, proszę ciebie, na sobie, że żołnierze żywcy, którzy zarabiali naprawdę bardzo dobre pieniądze, rzucali o nią losy. Ona była warta tyle, co jeden koń w tamtym czasie. Rozumiem, taki był podszykowany, twój Pan i Bóg. A dzisiaj ludzie, rozumiesz, chce ci coś pokazać. W Chrystusie można być normalnym człowiekiem, to nie jest świat wcale. Wiesz, gdzie jest świat? Tu się mieści świat. Świat jest tam. Bo można tutaj być jego ortodoksyjnym, charyzmatykiem, rozumiesz? Wyglądającym prędzej jak z poprzedniej epoki, a w głowie być pełnym świata. To nie o to chodzi. Oni naczytali się w Biblii, proszę ciebie, bo Paweł zakazał trefienia włosów. Ja cholera wie, co to jest trefić. To nikt nie wie. Trefić włosy. To tam, ja tyle opinii, co słyszałem na temat trefienia, rozumiesz? Bo to słowo, to trefić. To mówię, to trefić. Tak samo jak miriad. To zobaczysz w internecie, że tyle opcji, to są miriad, co to jest trefienie, co to są inne rzeczy, tak? Na pewno nie chodziło o to, żeby się nie uczesać na przykład. Albo mieć jedną fryzurę przez 15 lat. Przecież ostatnio, kto nam powiedział, że jak będziesz farbowała włosy, to co? To ci Jezus nie pozna, jak przyjdzie. Farbuj włosów, siostro, jak Jezus wróci, cię nie pozna. No słowo honoru, poważna kobieta, to coś powiedziała. Nawrócona, nie wiem ile lat, cię Jezus nie pozna, nie farbuj włosów. Nie przekuwajcie swojego ciała, nie róbcie sobie tatuaże. Ja mówię, ja mam 30 parę, co mam z nimi zrobić teraz? Człowieku. Rozumiesz? Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Nie bój się zakochać. Nie bój się być normalny. Nie bój się podejść do drugiego człowieka. Jesteś facetem, podejść do dziewczyny. Powiedz, słuchaj, naprawdę fajna jesteś. Weź jakoś się umówimy, coś zróbmy, pogadajmy, rozumiesz? Pobądźmy razem, zobaczmy, czy my w ogóle do siebie pasujemy, czy jesteśmy w ogóle tym żebrem i tym Adamem. Rozumiesz, o co chodzi? Przecież, rozumiesz? Zróbmy coś. Nie chodzi o to, żeby składać jakieś głupie propozycje sobie, tylko chodzi o to, żeby być normalny, bo miłość jest normalna. Normalna, w ogóle nie chcecie miłości, no ludzie, normalnej miłości, pięknej. Pięknej miłości z nieba. No, trzeba to brać, a nie siedzieć, przyjdzie to na mnie pewnie. Rozumiesz, bo to są terapie, to są inne rzeczy. Potem trzeba cię wyciągać z tego wszystkiego, ty siedzisz, będzie mówię, no czemu na to nie wpadłem 30 lat temu? Ja nie wiem dlaczego. Że myślałeś, że miłość, będziesz Wasia cię potknie i o, jesteś, czekałam na ciebie. Nie bójcie się zakochać, nie bójcie się, że ktoś was zrani. W ogóle
Żeby cię ktoś pokochał, to ty musisz dać się pozwolić na to, żeby cię ktoś zdradził. Wiesz o tym? Wiesz o tym, że żeby wejść w miłość, to musisz się zgodzić na zranienie? Rozumiesz to? To musisz się zgodzić na zranienie! A ludzie od razu widzą zranienie... Podwójna garda? Nie. Idę w to. Nie jesteś człowiekiem ze świata. Bo ty dawno temu wyszedłeś ze świata. Umarłeś dla tego świata. Jesteś nowym stworzeniem. Ale nie wytwarzaj sytuacji w twoim życiu, które nie są w ogóle prawdziwe, nie są realne. Stąd te spotkanie dzisiaj. Nie mógł się zakochać, może się tu zakochasz kimś na przykład. Może się w kimś zakochasz. Ludzie też się boją, że granice jakieś przejdą. Jak jesteś zaburzony, to zawsze jakieś granice przejdziesz, proszę cię. Jak jesteś zaburzonym człowiekiem i nie leczysz duszy swojej, to ty zawsze jakieś granice będziesz grzechu przychodził. No weź. Tak? Ludzie to się no tak się pozwolę, tak? No to co, a to my zaraz wylotujemy w łóżku. Ja mówię, ale zaraz, jeszcze to się takiego czegoś nie zdarzyło, takie coś, żeby to do łóżka ktoś człowieku jakoś niechcący wpadł. No czasami ze mną rozumiem, wiesz, bo tak nas diabeł mówi, ale przestań, w ogóle weź przestań. Diabeł to menta społeczna, nie spowida, jego przykrywa, ja go nie lubię, rozumiesz? I nie mów mi tutaj, że on cię zwiódł, bo poszedłeś z nią do łóżka, a ty z nim, i teraz i tyle, no poszliście i tyle, no bo co, bo chcieliście, no bo jesteście najarani jak szczerbaty na suchary, nie bierzecie dusz swoich na warsztat, jak was uczę, to kończycie w łóżkach. No. Się niebo nie zawaliło, ale wam się w głowach znowu coś zawaliło, tak? I znowu mamy 6 miesięcy dłużej terapii. Po co właśnie? A po co? A można łatwiej, tak? Niekoniecznie wylądujesz gdzieś w łóżku. To nie tak, bo ty szukasz przecież, ty nie szukasz tego łóżka. To łóżko jest gdzieś tam, ale to nie tego szukasz. Ty szukasz Boga, tak? I szukasz człowieka, z kim będziesz tym Bogiem żyć. Tego szukać. No weź nareszcie, zacznij patrzeć na siebie, jak na tego króla siedzącego z Chrystusem na tronie. A nie, ja zaraz nie zaangażuję się, bo wpadnę tam gdzieś, bo wpadnę. To całe życie będziesz tak, nie, bo wpadnę. To się nie dzieje samo. Nie bój się i nie lękaj. Nie daj się tej głupiej, chorej religii. Szukając Boga, znajdziesz męża, znajdziesz żonę. Nie bój się zakochać. Nie bój się angażować w relacje. Nie bój się. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Doświadcz tego. Dotknij. On czy nie on? Rozumiem, co to chodzi. Jak tak z daleka, to jest on czy to nie jest on? Ja zobaczę, co zadziała. Człowieku, to nie jest magia. Trzeba pobyć człowiekiem, trzeba usiąść. Rozumiesz, trzeba coś, rozumiesz, co tutaj chodzi. Usiąść, kebaba z kim zjeść, popatrzeć mu, czy normalnie, fajny facet, normalnie zęby myje, dobrze, działa wszystko u niego, rozumiesz, o co chodzi, no. Fajnie gada tutaj w ogóle, to robi do gry. I patrzymy, czy coś zagra. O, zagrało. Czwarty ślub. Pokaż też, kim ty jesteś. Tak? Właśnie zrób sobie jakieś włosy, zrób sobie rzęce, rozumiesz, jak to się pokaż. Normalnie te pomoc w tym świecie człowieku rozumiesz. A dlaczego baby ze świata mają tylko dobrze wyglądać? To tak jak się czepiają, że my robimy piosenki świeckie, melodie przerabiamy i do nich dorabiamy chrześcijańskie słowa. A dlaczego nie? Ja nie rozumiem. A pff, oby chwalił ten Boga. Wychwal Boga swoim wyglądem. Wychwal Boga wyglądem. Jesteś królową, jesteś królem. Wygląda jak królowa, jak król. Noś się jak królowa, jak król. Nie chodź załamany, załamana, jak dach sołtysa. Człowieku idzie, może kogoś dzisiaj poznam. Diabła poznasz. Dzisiaj, w takim stanie. Takim stanie się diabła poznaje.
Ale kiedy ty idziesz normalnie, pełen Ducha Świętego, rozumiesz, wiedząc kim jesteś, wiedząc skąd pochodzisz, wiedząc dokąd idziesz, to diabeł będzie palił w gacie na twój widok. I nie poznasz dziwnego jakiegoś faceta. Jak ty jesteś napełniona Duchem Świętym, tak? Jak ty chodzisz jak królowa, to jak ty myślisz, jak się może przy tobie zakręcić jakiś, proszę ciebie, nie wiem, podrzędny substytut jakiś. Czy on nie wytrzyma naporu namaszczenia? Nie wytrzyma. To zaraz trzaśniesz, proszę ciebie, popatrzysz słowo wiedzy. Wiem, co jest. Dobra, da rozumienia. Ale to później trzeba pracować, tak? Wiem, o co ci chodzi. Tu patrzysz, mówisz do mnie psalma na cyckiej i patrzysz, proszę ciebie. Następnie, proszę ciebie, to nie, to nic nie zadrżało, idę dalej do przodu. Rozumiesz, o co chodzi? Tak się dzieje, tak się żyje. Trzeba żyć, żyć, żyć. Ja mam dość patrzenia na te płaskie chrześcijaństwo w życiu. Bezosobowe, bezpłciowe, bezpłodne. Nazywane przez ciebie wielkimi rzeczami, wielkie rzeczy z nieba. Chrystus jest w tobie. Chrystus jest w tobie. Nie bój się, nie lękaj. Chrystus jest w tobie.